Bardzo dobrze, że taki kongres się odbywa, dlatego że Big Data to jest zjawisko, które powinno kreować przyszłość polskich zastosowań w biznesie. Dyskutowaliśmy tutaj o wielu możliwych aspektach. Pierwszy to jest w zakresie administracji publicznej, czyli tworzenia Big Data w oparciu o rejestry państwa. To jest pierwsze wyzwanie. Drugie to jest, bardziej ogólnie na to spoglądając, udostępnienie Big Data wynikających z tych danych, które zostały stworzone z funduszy publicznych. I to się nazywa open data, czyli otwarte dane. Prawdziwy potencjał tkwi w tym, żeby te poszczególne źródła open data połączyć, czyli po angielsku link data. I to może stworzyć wartość dodaną. To jest pewien poligon, który może stworzyć w Polsce szansę do budowania prawdziwych aplikacji big data. Nie jest to prosta droga. W tych dyskusjach i kuluarowych, i tych, które się w panelach toczyły, widać jednoznacznie, że ogromnym potencjałem są firmy usług wspólnych. One za chwilę nie będą miały tego, co stanowi o ich sukcesie, mianowicie tania siła robocza. Będą musiały zatem zatrudniać osoby o wyższych kwalifikacjach, które będą w stanie przetwarzać te dane, które w tych centrach zostały zgromadzone w warstwie analitycznej. Natomiast dyskutowaliśmy o bardzo ciekawych zastosowaniach w zakresie energetyki, ubezpieczeń, bankowości, obronności, bezpieczeństwa. Także tutaj potencjał jest ogromny i bardzo jest to budujące, że udało się zgromadzić tutaj kilkaset osób. Słyszałem dzisiaj w kuluarach 560 osób wokół tej tematyki. Także gratuluję organizatorom i mam nadzieję, że ta dyskusja wokół Big Data będzie się dalej toczyła.